falando. Bounce Bat! Bounce Bat! Ok, chyba to jest. Okej, będę, więc teraz można już nagrywać. Dzień dobry ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. I kontynuujemy historię Slightly Hero. Dół, góra, nice. No i w sumie to tyle, no kontynuujemy historię Slightly Hero. Będziemy kontynuować, zaczynać poziom Mad Matrix teraz. Nie wiem, czy przejdziemy te dwa poziomy, które są dalej, tak samo jak zrobiliśmy. Albo poprzednio? Tak, chyba tak. Zaraz poprzedni, Pure Hero. No dobra, lecimy. Dobra, tą cutscenkę będziecie mieli wyciętą. Swoją drogą jestem ciekaw w ogóle, dlaczego Shadowa potrzeba i do hakierowania. Jak akurat Shadow to jest ostatnia osoba, która chyba cokolwiek może wiedzieć o hakowaniu. Czegokolwiek. No nie wiem, no... Jestem ostateczną formą życia, a nie hakerem bonzo jakimś. Ludzie mnie znienawidzą, że to imię powiedziałem. Dobra, więc Mad Matrix, jeden z poziomów wdziejących się w wirtualnej rzeczywistości. Tak, to jest jeszcze przed VR. A, dobra. To jest ten... Ojej, tutaj te głupie puzzle są. Zagadki. Dobra. Powiem wam szczerze, że to jest bardzo lubię poziomy tutaj te wirtualne. Może dlatego, że sam bardzo lubię te klimaty, ale no po prostu uwielbiam, no. Bardzo lubię film Matrix, więc może też coś z tym może być. O ty! O ty leszczu, kurde bele. Daj mi broń. Aha. Będziemy przeskakiwać przez to. No. A sprężenie, chociaż to nie jest sprężna, to jest sprężna. Trust me. I tu jest coś takiego, nie wiem właściwie co to jest. To jest po prostu, żeby wam przeszkadzało i żeby... żeby homing attack wam się na to dał zamiast na wroga. Taki super duper chamski przeszkadzacz. Opa! Chyba tego będzie nam bliżej. Tak. No i teraz nam to wysyła w górę. I mamy taki widok. Jeśli dobrze pamiętam, musimy iść do zielonego. Żeby przejść misję normalną. Bo przechodzimy. W sumie to teraz będziemy przechodzić tylko normalne. I jak widzicie, misja tu Black Doma jest taka, że... Misja Black Doma bardzo, bardzo ją tutaj lubię, bo musimy po prostu jeździć po tych railach i... No i po prostu rozwalać wszystko na naszej drodze, to jest świetne po prostu, poza firewallem. W ogóle też fajna rzecz, że tutaj jest coś takiego jak firewall, tak? Nawiązują do naprawdę wirtualnej, znaczy wirtualnej rzeczywistości, ale... naprawdę nawiązują tutaj do technologii, jaka jest w komputerach. Akurat, żeby... To akurat jest pokazany firewall, którego w sumie wszyscy włączają prawie zawsze. Myk. Wezmę sobie przy okazji. Nie, ja chcę normalnie. I dla Espio musimy powykradać dane z komputerów Eggmana. Krótko już jestem. Myk, myk. A, są tu Black Creatures. Black Arms, whatever. Chyba nie był jednak zielony. Może jednak. Nie pamiętam. I can't remember. Jedna z piosenek przodowa. Nie, w sumie to nie jest... Nie, chyba to nie jest w tym. A co jest bliżej? Chyba to. A? Ono tu. Tak. I knew it. Teraz musimy chyba tu przejść. Oj, coś się stanie. No tu jak wejdziemy, to
Espio nas przyniesie bodajże. No nie. Pyk. A to nam chyba... Kurde, no już nie pamiętam, na serio. Mad Matrix akurat dawno przechodziłem. Tam jest klucz. Jeszcze uda mi się go zdobyć. Nie uda. Pyk. Pyk. Zdecydowanie chyba nie powinienem tutaj być, żeby przychodzić normalne misje. Nie przypominam w ogóle tego sobie. Chociaż z drugiej strony zwykle przychodzę madmaty. Inny poziom zupełnie w dalszej historii, a nie tutaj. Znaczy w dalszej, w zupełnie innej. Co dla SPO jest? Nie. Też tak. Nie pamiętam. Two more terminals. No właśnie, to jest właśnie problem. Tam nie idziemy. Przydałoby się tutaj teraz Chaos Control, jeśli mam być 4. Może w tym czerwonym będzie? Bo nie możemy aktywować ich wszystkich, bo of course zrobimy misję dobrą. I to nie jest dobrze, że zrobimy misję dobrą. To jest zdecydowanie niedobrze. Biorąc pod uwagę, że idziemy po... Slightly Hero. To mi wygląda znajomo. I w sumie nie wiem, co jest dla mnie znajome. Bo ja przechodziłem tutaj i misję dobrą, i misję złą, i misję... neutralną parę, no... Nie oszukujmy się, kilkaset razy może nawet. I nagle nie pamiętam. Tak, to jest to, bo pamiętam, że tu było właśnie te dwa roboty i kluczyk. Chociaż to może mi też pozostać z innego poziomu, co jest też bardzo prawdopodobne. Okej. Okay. To jest w miarę fajne. Wystarczy do tego wejść. Tak, chyba to jest to. To jest to! Jej, pomyliłem się tylko troszeczkę. Więc tam musimy dotrzeć. Nie ma tak dobrze. Tylko, że nie mogę to zrobić tutaj dasza. I zaraz tu będzie jeden z kolejnego mema z tej gry. No zaraz będzie kasynka z tym. Nie z tym memem, ale zaraz będzie poziom, który będzie miał tego mema odnośnie tej gry. Jest, udało się. 7 minut. Nice. I teraz będzie śmieszne w ogóle, co się stanie. Bo patrzcie, no niby przeszliśmy normalną misję, jesteśmy tu sami w ogóle. D, świetnie. Gdybym od razu poszedł na ten czerwony, byłoby znacznie lepiej. Może mogłoby być nawet A. I nagle jest zespół. I see you sneaky rats are back again, huh? Damn, we've been detected. Doctor, please tell me. I need to know about my past. Who am I? What am I doing here? Are you still wondering who you are, Shadow? There's nothing to tell, Shadow. You have no past. What? Don't listen to him. He's just trying to trick you. You've got to focus. Destroy him and let's get out of here. I zaraz ktoś pewnie w komentarzu napisze, no i jak to Pixel się do twojej teorii trzyma, że nikt nie wie, że Shadow ma amnezję. Otóż chciałbym tylko przypomnieć, że Espio nawet nie znał Shadowa przed wydarzeniami w SA2. W sumie tak na dobrą sprawę to... A no tak, Sonic Heroes. Nieważne. The more the merrier. To jest to właśnie to zdanie. Eggman cały czas to mówi. And I say, the more the merrier. You know what they
What they say? The more the merrier. Tak będzie się nazywał odcinek. Takie przetłumaczone jeszcze to będzie chamsko. Proszę, niech zaraz naładuje mi się Chaos Control. O. Okej, to było groźne. Ja sam się wysadziłem. Nie, akurat dobrze, że nic. To było troszeczkę żałosne. Okej. Jest w miarę okej. Z tej bazuki to on strasznie dużo obrywa, jeśli mam. Okej, Chaos Control, szybko! Damn. Chaos Control! No i tyle, dziękuję. Ile mu chyba dwa razy uderzyłem podczas Chaos Control? Nice. Nadal nie wiem, czemu tu jest Espio. W końcu mu nie pomagaliśmy w ogóle. Ranga. Perfect. Easy. What's up, Shadow? Not you again. Nice to see you too. Looks like those black creatures are headed out to space. We're on our way to the Ark, so I guess that means we're going too. Ark. Come on, let's roll. Next stop, the Ark. Space colony, Ark, this place, so familiar, but why? This is where I... Maria? Died? Oh yeah, bring it on! Looks like the party's getting started. Time to rock and roll. You up for this, Shadow? Dobra. Kolejna misja na Ark. Tym razem, no, było ciekawie. Space Gadget. To jest ta sama chyba nazwa, co była w Sonic Adventure 2. Chyba tego poziomu. To jest mniej więcej chyba to samo nawet. Tak, oh god, to jest poziom po prostu poziom, którego nie możecie szybko przejść, jeżeli robicie drogę normalną. Widzicie ten timer pod spodem? To jest timer do zaliczenia misji dobrej. Nie możemy robić misji dobrej, bo jesteśmy na drodze do Slightly Hero. Ja jednak go pozostawię, więc musimy zrobić misję normalną, co sprawia, że będę musiał czekać przed Goal Ringiem, no co najmniej z 3 minuty. I spokojnie wytnę wam to najprawdopodobniej, to moje czekanie. No chyba, że będę coś akurat gadać. No ale no, z niektórymi zadaniami tak jest w tej grze, niestety. Niekoniecznie to popieram, ale... Nie mogę tutaj zaprzeczyć. Więc prawdopodobnie ten poziom widzicie jeden raz. Znaczy, no tak, wy widzicie jako jeden raz, ja go będę musiał jeszcze dwa razy przejść. Znaczy, dwa. Raz będę go musiał przejść. I... Myk. Więc pozostawiam sobie po prostu
znacznik, misję Hero, gdyż po prostu wolę mieć wgląd na to, czy jaki jest czas jeszcze. Bo równie dobrze mógłbym sobie łazić po tym poziomie, ile bym chciał. Ale proszę mnie tak nie straszyć. Ile bym chciał sobie po tym poziomie łazić, a i tak byłoby mniej więcej to samo. Taki sam czas, bo nadal muszę te... I co najlepsze, to chyba nadal dostanę A, jeśli będę tak czekał. Bo wszyscy wiedzą... Bo przynajmniej to przemyśleli i nie dali jakiegoś śmiesznie mojego czasu na to. W ogóle jak pierwszy raz przechodziłem tą grę, to ten poziom to był męczarnia. Wiecie czemu? Dlatego, bo myślałem, że jak przełączę misję na... To jest lepsze. Na normalną, to że się nie zaliczy po prostu. Otóż, no... Się zdziwiłem po prostu, tak tylko powiem, kiedy... nagle ukończyłem poziom Hero, a nie normal. No i to jest taka deska, która nam pozwala przelatywać nad nad kwasem. Znaczy, tak sądzę, że to jest kwas. W każdym razie. No, czemu w tą stronę? Lol. To było ciekawe. Więc tu jest to. Fajnie by było, jakbyśmy mieli... Znaczy, Chaos Control jest tylko dobry na... Na początku poziomu, znaczy na końcówce. W środku już niekoniecznie, bo wiadomo zawsze ile się dostanie. Ile się go dostanie. Mówię, a końcówka akurat tego poziomu jest zarąbista. Po prostu wyścig jest na... No była taka ładna nazwa, ktoś mi dał w komentarzu, zapomniałem o niej. A i to się ruszy. I to jest creepy. Ale co, a no ale co powiesz? Myk. Tu jest ciekawe. Pyk, 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 pyk. Starczy na kajasku. W sumie to chyba już dochodzimy do końca poziomu i dobrze, że nam się czas kończy. Naprawdę nie chcemy czekać na to. Tu jest, tu są drzwi. Pyk. No niestety, nie starczy mi na Chaos Control. W takim momencie serio gra. Dobra, przynajmniej macie ładną akcję. No więc tak mniej więcej to trzeba robić. Oczywiście jest dużo lepiej, kiedy macie Chaos Control, bo po prostu sobie przelatujecie. Albo robicie jak ja i nie trafiacie w tą poręcz. No i tam jest Goring. Tu możecie zdobyć kluczyk, którego nie zdobędę, więc muszę teraz poczekać minutę. No to sobie pogadamy chyba o życiu, no nie będę już tej minuty wycinał. To nie wiem. I've got to find the truth. Ale to jest, no niestety, ostatni poziom w tym odcinku, gdyż jak mówię, następny odcinek będzie dosyć długi, bo będziemy bardzo ten sam poziom przechodzić plus dwóch bossów robić. Więc na serio, tylko dostaniecie cutscenkę i tyle. I chciałbym od razu wyjaśnić, dlaczego obrazki w tej cutscence, która była przed chwilą, były 4:3, skoro mam widescreen. Oczywiście mówię tu od razu, że widescreen się tylko do gameplayu zalicza i obrazki są wyświetlane w przestrzeni 3D. Tak od razu też powiem. I po prostu...
obrazki się nie rozciągają, tylko pozostają normalne. Tylko kamera się zmienia troszeczkę i tyle. I dlatego widzimy wszystko. Dobra. Więc misję Hero nie zaliczyliśmy i teraz możemy zdobyć po prostu szmaragd na misję normalną. Yay! Tada! Perfect. Damn it. What does it all mean? These memories, the doctor's actions and words. Nothing makes sense. Was it real? It's been a long time, Shadow. Who are you? And how do you know my name? I know you, Shadow the Hedgehog. You killed everyone I loved. My family, Maria. I've been waiting all my life for this day. What? Me? And Maria? Maria was like a sister to me. She was the only family I knew. And because of you, she was killed. Witnessing it all, the plan to create that horrifying evil creature. That black creature, and that insane professor who unleashed it all! So, the professor created me, with black doom? You don't fool me! It's not just about Maria. Thanks to you, everyone I knew and loved was killed when the Ark was destroyed. Worst of all, my family! Finally, justice is served! If what you say is true, then I will respectfully accept my fate. You mean to tell me that you really don't remember a thing? But I just need some time to uncover the real truth. Wyjaśnię wam prawie wszystko, co się działo w następnym odcinku. Na razie to jest tyle, więc dzięki wam za oglądanie. W następnym odcinku będzie Cosmic Fall. Na razie i cześć. Pa, pa. Control!